Gościem poranka wnet i Razem TV jest profesor Ryszard Legutko, eurodeputowany, konserwatywna EKR, to jest ta grupa parlamentarna, a po polsku Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry panu, witam państwa. Rok temu dowiedzieliśmy się, że następcą Benedykta XVI będzie papież Franciszek. O tym pamięta pan ten moment, kiedy wybrano Franciszka? Pamiętam bardzo dobrze, bo byłem w tym samym miejscu, gdzie teraz jestem, czyli byłem w Strasburgu, bo w poniedziałek wracałem wieczorem do hotelu i informacja była, że o godzinie mniej więcej 20 będzie wiadomo, kto został wybrany. Rzeczywiście dowiedziałem się, że wybrany został Franciszek. Rozdzwonił się kościół koło tego miejsca, gdzie mieszkam, więc wyszedłem z hotelu, żeby pójść do kościoła. Kościół się rozdzwonił, ale był zamknięty na cztery spusty, bo widocznie dzwony były nagrane na płytce, a nikomu do głowy nie przyszło, że w tym czasie można zajrzeć do świątyni. Strasburg rzeczywiście jest takim miastem, w którym dzwonią dzwony o godzinie 22. Jak się znajduje człowiek w okolicach katedry, to wielki dzwon. Dzwoni nawet, być może możemy posłuchać, jak dzwoni dzwon katedry w Strasburgu. Oczywiście dzwon Zygmunta dzwoni piękniej. Dzwon Zygmunta dzwoni piękniej, dzwoni, powiedziałbym, bardziej bosko, ale tym dźwiękom też nic nie brakuje. To są bardzo piękne dźwięki. Po roku pontyfikatu, jak pan profesor ocenia, co się w świecie naszym zmieniło? Bez wątpienia Franciszek jest postacią medialno-kultową, porównywalną z Janem Pawłem II, jeśli chodzi o taki wszechobecny wizerunek w przestrzeni publicznej, w mediach, w ludzkiej świadomości. Benedykt był typowym profesorem, wyciszony, wielki umysł, ale nie lubiący tych wszystkich medialnych spektakli. Benedykt jest bardzo popularny, jak wiemy, ale z nim oczywiście mamy pewien problem, bo to, że on jest popularny, to niekoniecznie z tych powodów, z których powinien być popularny. Niekoniecznie to wynika z właściwego odczytania jego przesłania. No, ostatnio można śledzić tutaj na przykład w telewizji francuskiej różne materiały i w radiu francuskim różne materiały na temat Franciszka. I to jest taki obraz, powiedziałbym, papieża trochę marksisty, czyli taki papież, który właśnie jest papieżem dla ubogich, dla klas pracujących, że nie lubi przepychu, tnie koszty, to są te, prawda, te mniejsze mieszkania, te gorsze buty i to się bardzo podoba. A wszystko zaczęło się, jak pan i państwo pamiętają, od tego błona sera. No, tak, w ten sposób rozpoczął swój pontyfikat, witając się błona sera z milionami wiernych. No i oczywiście tam niektórzy oszaleli, że to jest taki papież nasz, swój chłop właśnie. Nie dość, że marksista, to jeszcze taki demokrata trochę z kultury masowej. To oczywiście nie jest akuratny obraz tego papieża. Ale to jest pewna część rzeczywistości, która niektórych nieco
martwi, że ten obraz papieża nieakuratny bardziej przebija się do świadomości niż jego nauczanie. Jego nauczanie jest dość zachowawcze, z tego co wiemy. I to jest tak, prawa strona mówi, no nie słuchajmy tych wszystkich wypowiedzi, lapsusów czy krętowiedzi, bo papież nie zmienił nauczania Kościoła. A ci z lewej strony mówią, to jest świetny papież, niestety jeszcze nie zmienił nauczania Kościoła. W 1988 roku, 11 października w Strasburgu, w Parlamencie Europejskim, nie w tym budynku, bo tego budynku jeszcze nie było, był Jan Paweł II. Na samym początku wystąpienia Ojca Świętego był taki moment protestu, jakiś poseł zaczął protestować, zaczął krzyczeć, trzeba było go wyprowadzić z sali. Jan Paweł II ze spokojem raz rozpoczął swoje wystąpienie, a potem wrócił i znowu ze spokojem dał wykład parlamentarzystom europejskim, wykład wizji tego, co powinno być w Europie. Czy w tym parlamencie wyobraża pan sobie wizytę Ojca Świętego Franciszka? Wyobrażam sobie oczywiście, to jest całkiem możliwe i też wyobrażam sobie, że ten papież będzie ciepło przyjęty. Być może jakieś ekscesy będą, bo ekscesy się zawsze mogą trafić. Natomiast będzie generalnie ciepło przyjęty z tych powodów, o których mówiłem, że on właśnie trochę jest niby na lewo, prawda, marksista, ubogi i tak dalej, i tak dalej. Natomiast niekoniecznie z racji samego przekazu. Więc tak, wyobrażam sobie, ale nie sądzę, że było jakieś zasadnicze czy głębsze porozumienie między papieżem a moimi kolegami, koleżankami. Ale nic takiego się nie zdarzyło. Zaproszenie z Parlamentu Europejskiego do Watykanu, do stolicy Piotrowej nie poszło. No, ja tutaj nie rządzę tym interesem. Ale może w przyszłości. Może w przyszłości, przy czym to jest tak, wie pan, że szefowie państw sami właśnie deklarują intencje przyjazdu tutaj. Oni są w prawie, by tu przyjechać i wygłosić mowę do przedstawicieli partii europejskich, ale rzecz jasna jakaś zachęta jest potrzebna, bo papież to nie jest zwyczajna głowa państwa, więc zapewne jakaś zachęta byłaby potrzebna. Mówimy o wizycie Jana Pawła II, o możliwej wizycie, może kiedyś w przyszłości będzie w Parlamencie Europejskim papież Franciszek, ale też mówimy o pewnej symbolice, która jest w Strasburgu. Z jednej strony budowla wybudowana tak jak wieża Babel, a z drugiej strony katedra, która była budowana przez 300 lat, która przez wiele wieków była najwyższym budynkiem w Europie. Ale ten spór sakrum i profanum jest obecny na tej sali non-stop. Tu non-stop chce się zmienić koncepcję Europy i sposób życia Europejczyków. Jak to wygląda? Rzeczywiście tak jest. Tu jedno z najczęstszych słów, które pada tutaj w tej sali czy w tym budynku, to jest oczywiście słowo Europa. I gdyby Jan Paweł II słyszał to słowo, tak często wymieniane, to pewnie by się ucieszył, ponieważ on też lubi używać tego słowa, ale gdyby się wsłuchał, no myślę, żeby się zasmucił, ponieważ to, co rozumie się tutaj pod pojęciem Europy, to nie jest to, o czym mówił Jan Paweł II. Europa tutaj to jest Unia Europejska, to są instytucje, to jest administracja, urzędnicy, władze unijne, które są zaangażowane w budowę pewnego projektu politycznego, takiego projektu federalistycznego, który ma swoją ideologię, a nawet powiedziałbym, ma swoją koncepcję człowieka.
I tu dochodzi właśnie do tego sporu między katedrą a tym monstrualnym budynkiem, w którym siedzimy. To znaczy ta koncepcja człowieka Unii Europejskiej, tego Europejczyka wedle Unii Europejskiej, to nie jest to samo, co koncepcja chrześcijańska, czy ta koncepcja klasyczna, do której byliśmy, a w każdym razie ja i moje pokolenie byliśmy przyzwyczajeni. I jaka jest najbardziej istotna różnica w tych koncepcjach? Ten człowiek Unii Europejskiej to jest człowiek płaski, to znaczy to jest człowiek, który ma mnóstwo roszczeń do świata, to jest człowiek zeświadczony zupełnie i traktuje instytucje jako narzędzie do realizowania jego pragnień, jego zamiarów, ale jest płaski w tym sensie, że te aspiracje nie są specjalnie wysokie. Natomiast papież Jan Paweł II, jak mówił o człowieku europejskim, to mówił o jego duchowości. Mówił o tym, że no, człowiek to jest to ta istota stworzona na obraz i podobieństwo Boże, więc mimo że jest grzeszny, to jednak jest z nim takie marzenie o tym, żeby być lepszym, żeby być wielkim, żeby być szlachetnym. A życie ludzkie to jest cały czas zmaganie się z kolejnymi barierami, które stoją przed nami. To jest wielkie wyzwanie. Natomiast ten człowiek współczesny to jest taki człowiek, powiedziałbym, o mentalności młodego, niedojrzałego człowieka, który mówi, ja tego chcę i chcę tego teraz i wy macie mi to dać i macie mi to załatwić. I ta zmiana koncepcji człowieka co chwila jest tematem sporu na tej sali parlamentarnej, nie tylko na tej sali, i właściwie te zmiany jak jaszczurka po ścianie, chociaż jaszczurka po ścianie potrafi szybko biegać, a nie pełza po tej ścianie, to wąż pełza, jak wąż, przesuwa coraz dalej swoje granice. Ta zmiana czy definicji człowieka. No tak, to jest widoczne w różnych dokumentach. Ciekawe w ogóle jest, że ten parlament zajmuje się rzeczami, którymi się nie powinien zajmować. Znaczy mnóstwo dokumentów, które tutaj wychodzą z tej instytucji, to nie są dokumenty o charakterze legislacyjnym, tylko to są dokumenty o charakterze, powiedziałbym, moralnym. A więc mówi się, co jest dobre, co jest złe, prawda? No taka najbardziej znana rzecz, powszechna w tej chwili na świecie, prawda? To jest zmiana definicji małżeństwa. Niektóre rządy są przedmiotem wielkiej krytyki, bo proszę sobie wyobrazić, w niektórych państwach w konstytucji jest napisane, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. No coś absolutnie ekstraordynaryjnego. I to, że takie zapisy są, to jest przedmiotem właśnie krytycznej dyskusji. Później wychodzą rozmaite dokumenty, że są rozmaite możliwości małżeństwa. I to jest ta produkcja tych dokumentów nie legislacyjnych, ale właśnie takich moralistycznych, ma pewien cel i ma właśnie taki cel, żeby wywierać presję na rządy, na rozmaite instytucje, stowarzyszenia, na media, na poszczególnych obywateli, żeby zacząć myśleć inaczej, żeby już nie mieć takiego obrazu, że jest mężczyzna i jest kobieta i w którymś momencie postanowią założyć rodzinę. Nie, 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 to już jest anachroniczne. Zmieniają się definicje słów i pojawia się nowomowa, ta nowomowa europejska. Czy pan profesor mógłby dać przykład, jak wygląda wystąpienie w nowomowie europosła? Taki aktorska sztuka, czy może nie jest obca panu profesorowi? No to wystarczy tu posłuchać tych starych wyjadaczy unijnych, którzy się często tu pojawiają i
i mówią, ale nie są w stanie niczego powiedzieć. No, mistrzem tej euromowy jest przewodniczący Komisji Europejskiej Barroso. No, tam parę rzeczy musi się pojawić. Tam europejskie wartości, demokracja, albo też takie słowa są, takie nowe słowa angielskie, nie to angielskie, prawda? Na przykład governance. Nie wiadomo, co to jest governance. To nie jest rząd, prawda? To jest rządzenie, nie zarządzanie. To słowo governance się używa, to oznacza właśnie, że instytucje centralne mają przejąć władzę w Europie, ale nie mówi się, że powstaje government, czyli rząd, tylko że będzie governance, prawda? Że tutaj my będziemy tam, prawda? My, czyli tu w tym, prawda, parlamencie obok będą rządzić Europą i tak dalej. No, więc tych słów jest powiedzmy kilkanaście, można wyliczyć 20 tych słów i trzeba je zestawić zawsze w pewnej konieczności i tak można ciągnąć długo. No też takie znane wyrażenie, które się tutaj pojawia, to są zmiany klimatyczne, bo przedtem mówiono globalne ocieplenie, ale to nie wyszło z tym globalnym ociepleniem. Więc są zmiany, prawda? Że polega to na tym, że nie jest tak, że w którymś momencie... No, ta hipoteza, że następuje globalne ocieplenie, nie jest hipotezą prawdziwą. Nie, nikt tak nie powiedział. Tylko zmieniono język, że zmiany klimatyczne. No, zmiany klimatyczne są zawsze, a ta krucjata ekologiczna w imię tego jest... A ponieważ są zawsze, to trzeba zawsze z nimi walczyć i ta walka jest na rozmaitych poziomach, ale nie tylko katedra spiera się z tym nowym człowiekiem, ale również od czasu do czasu są tu debaty, naprawdę debaty polityczne. Wczoraj byliśmy świadkami takiej debaty o Ukrainie, wprawdzie w języku angielskim. Dlaczego? No, to jest, niektórzy mówią w językach ojczystych, a niektórzy mówią po angielsku, czasami po francusku. Oczywiście są tutaj tłumacze na wszystkie możliwe języki te europejskie, także można swobodnie w czasie dyskusji plenarnej mówić w swoim języku, ale czasami lepiej jest mówić w tych językach powszechnie zrozumiałych, bo no, lepiej się dociera z przekazem, bo to jest tak, jak się ma słuchawki na uszach, to część tam, nie wiem, rozwiązuje krzyżówki albo nie zdąży sobie włączyć na odpowiedni język. No, jak to w parlamentach się dzieje. Czasami też te tłumaczenia są, tłumacze są bardzo dobrze, ale oczywiście tłumaczenie na żywo jest bardzo trudne, więc coś tam ucieka. Więc czasami lepiej jest rzeczywiście mówić po angielsku czy po francusku. Posłuchajmy w takim razie po angielsku wystąpienia pana profesora Ryszarda Legutki wczoraj w czasie debaty ukraińskiej. I would like to give the floor to Mr. Legutko on behalf of the European Conservatives and Reformists. Russia's invasion of Ukraine, dear me, what a bellicose language not heard in this chamber for decades. The EU institutions have been notoriously pro-Russian and stronger words were usually suppressed by the big men in the European Parliament and the Commission. The unpleasant fact is that there is not much that the EU can or will do about Russia. The EU has neither instruments, nor will, nor a common foreign policy for that matter. During the Ukrainian crisis, the EU representative did a lot of traveling, but she could as well stay home and watch television. The job was done by the representatives of national governments. Of course, what they did was too late, too timid, and they were soon overtaken by the events. Today, it is clear that the belligerent rhetoric is no longer palatable to the powerful European governments and will soon change. Chancellor Merkel is not happy with this war of words,
and longs for good old days of business as usual. Other European governments think pretty much the same. The present outburst of a moralistic rhetoric condemning Russia, not the first one and not the last one in recent history, is one of those episodes that will soon pass into political oblivion. What will most likely happen is a tacit agreement between the major Western players and Russia, legitimizing her imperialist interest in the Crimea and elsewhere, and it will not take long before this chamber will be praising Russia for her self-restraint and a generally stabilizing role. The European countries will ultimately side with Russia, not against Russia, with the strong, not with the weak. This is what European politics has been like for centuries. Whoever expects something entirely different is bound to be disappointed. The book of Ecclesiastes had it just right. There is nothing new under the sun. Więc nic zgoła nie ma nowego pod słońcem. Tak zakończył wystąpienie wczoraj pan profesor Ryszard Legutko. O krótkie autotłumaczenie poprosimy. Co pan powiedział? To była reakcja na ten dziwny, taki moralistyczno-wojenny język, który nagle się pojawił, że my tej Rosji pokażemy. Otóż my, czyli nie wiem, Unia Europejska. Więc ja powiedziałem, po pierwsze, Unia Europejska niewiele może pokazać Rosji, bo to, co może zmienić, to jest aktywność tych głównych rządów europejskich. I to one rzeczywiście mogą mieć wpływ, natomiast nie przedstawiciele Unii. No, pani Baronowa aż to jeździła, tam jeździła i nic nie załatwiła. Natomiast jeden telefon od pani kanclerz Merkel, czy wizyta ministrów spraw zagranicznych ważnych państw, jakieś tam reakcje wywołała. A poza tym powiedziałem jeszcze coś takiego. Ja już żyję dość długo na świecie. Ja już widziałem takie właśnie pogróżki wobec Rosji, czy powiedzmy Związku Radzieckiego, prawda? Była Afganistan, była Czeczenia, była Gruzja i zawsze tak jest. Oj, to tak być nie może, mówią przedstawiciele państwa. Tego nie będziemy tolerować. Musimy coś zrobić, no to mija rok, dwa i wtedy później wszystko zapominają. No jednak Rosji ignorować nie można, to wielki kraj, trzeba podchodzić pragmatycznie. Także ten spektakl, który widzieliśmy wczoraj, to jest taki, to jest spektakl tylko i niestety twarda polityka za tym nie stoi. No ale to jest mowa o tym, że Ukraina w przyszłym tygodniu będzie stowarzyszona z Unią Europejską. Mówi się o tym, że asymetrycznie się cła zniesie na niektóre towary. Mówi się o tym, że Ukraina może liczyć na 11 miliardów euro. Wygląda na to, że w ogóle Europa się obudziła i Europa naprawdę chce. No, jak pan słuchał tych wczorajszych wypowiedzi, to oczywiście, że jest pewna gotowość, ale pod pewnymi warunkami. Też nie wiadomo, czy te warunki zostaną spełnione. A przede wszystkim to jest tak, że Europa, i mam na myśli nie tylko Unię, ale kraje europejskie zaspały. Przecież wiadomo było, że od pewnego czasu, przynajmniej od czasu parafowania umowy stowarzyszeniowej, istnieje ostre działanie Rosji wymierzone przeciw Ukrainie, żeby przeciągnąć ją całkowicie na rosyjską stronę. I wtedy był czas na działanie. Wtedy ministrowie powinni jeździć. Wtedy nasz minister powinien był, jak oszalały, jeździć tam, prawda, bo to była szansa na polską inicjatywę. To nie zostało zrobione. A teraz co? Będzie referendum na Krymie. Krym zostanie przyłączony do Rosji. I co? I co wtedy? Napiszemy kolejną rezolucję tutaj? A nawet kilka rezolucji? W naszym studio w Strasburgu, w Poranku Wnet, gościem jest profesor Ryszard Legutko. A w takim razie, ponieważ pan profesor postawił pytania, my mieliśmy okazję wczoraj postawić te same pytania przewodniczącemu parlamentu ukraińskiego, panu Piotrowi Poroszence. To jest wywiad po polsku i po
ukraińsku, ale wydaje nam się, że mimo ukraińskiego języka, jakiego używał w czasie tego wywiadu pan Piotr Poroszenko, będzie zrozumiały. Posłuchajmy. Dzień dobry, jak pan Dzień się, dobry. Jak się pan czuje? Dobrze, dobrze, a mi nie відповідати українською, англійською чи якою? По українську. Я думаю, що сьогодні був дуже важливий день в Страсбурзі, і той факт, що сьогодні були дебати по російському вторгненню в Україну, і та активність, яку продемонстрували депутати, вона дає підстави для оптимізму, що Європа пройшла дуже важливий тест на єдність по відношенню до українського питання. Бо сьогодні мова йдеться не про українську безпеку і не про безпеку регіональну. Мова йдеться про безпеку всієї Європи, а може навіть і всього світу. Задоволений пан з тих європейських пропозицій для України? Я задоволений тональністю обговорення. Я ще не бачив остаточний проект резолюції, але мені здається, що вона враховує важливі обставини врегулювання кризи. Ми бачили сьогодні, мені продемонстрував президент Барозу під час моєї зустрічі з ним, проєкт стейтмента G7, який передбачає абсолютно практичні конкретні кроки, які дозволяють сподіватися на мирне врегулювання конфлікту агресії в Україні. І я хотів би пояснити, що це мова не йдеться про те, що Україна проти Росії або Європейський Союз проти Росії. Навпаки, ми зацікавлені в тому, щоб знайти компроміси, знайти мирний шлях врегулювання позиції. Єдине, я підкреслюю, що ми не маємо компромісу, це питання територіальної цілісності України. Крим має бути, має залишатися українським. По все решта можна домовитися. 220 тисяч російських жовнірів стоїть недалеко, концентрується недалеко границі з Україною. Це пан о тим сонді? Уже сьогодні більше 20 тисяч військовослужбовців Російської Федерації розміщені в Криму. І я думаю, що це сам по собі фактор величезної небезпеки. І я сподіваюся, що у сторін вистачить розуму для того, щоб не довести ситуацію до повномасштабного військового конфлікту. Для цього немає сьогодні аж ніяких причин. І я впевнений, що в 21 сторіччі це буде абсолютно безвідповідальний крок, коли ми допустимо, щоб мир в Європі пав жертвою провокації. Чи не вірив пан в можливість інвазії російської на Україну? Російська інтервенція, російське вторгнення на Україну вже відбулося. У нас окупований Крим. І, звичайно, що країна відчуває себе під атакою агресора. І країна сьогодні має робити всі можливі заходи для того, щоб захистити себе. І я думаю, що ще там 2 місяці тому ніхто уявити собі не міг, що два братських народи, які прожили один з одним сотні років і не передбачалися військові зіткнення, сьогодні дійдуть до того, що Російська Федерація буде погрожувати зброєю українському народу. Це є неприйнятно. Czyli taki scenariusz, a po referendum na Krymie, co się zdarzy, jak Federacja Rosyjska stwierdzi, że Krym należy do Federacji Rosyjskiej, albo Krym ogłosi niepodległość? Вона завтра може сказати, що Нарва оголошує незалежність від Естонії, або там будь-яка територія Польщі, Словаччини або будь-яких інших європейських держав може в зв'язку з тим, що там проживає російськомовне населення, належить будь-кому. Це протилежить кардинальному принципу міжнародного права. Це протирічить уставу ООН, це протирічить нашому великому угоді між Росією і Україною 97-го року. Це протирічить меморандуму про гарантії безпеки, які були надані з країнами-гарантами при добровільному позбавленні України ядерної зброї. Це протирічить Хельсинському акту. Це просто незаконно. Референдуму немає, бо немає волевиявлення громадян, там немає списків виборців. Питання проголошення референдуму не відповідає.
Абсолютно без посилання на закони, а відповідно не матиме жодних юридичних наслідків. Ніколи Україна не визнає результати референдуму. І ми щасливі тому, що весь світ сьогодні демонструє солідарність України. Сьогодні про невизнання референдуму заявили всі країни світу. Ми не направляємо туди спостерігачів, ми не збираємося визнавати його результатів. Референдум, який проводиться під дулами автоматів іноземних військ, не може мати жодних правоустанавливаючих наслідків. Крапка. Pan jest jednym z najpopularniejszych polityków na Ukrainie. Być może pan zostanie prezydentem Ukrainy w wyborach 25 maja. Dlaczego pan nie wszedł do tego rządu ukraińskiego, który teraz jest? Я, по-перше, я дуже ціную ту довіру, яку люди надають мені. І ми було декілька кандидатів на посади в українському уряді, і коаліція визначила просто, що ці посади займуть інші люди. Але в будь-якому разі ви бачите, що я роблю максимум, що від мене залежить, для того, щоб підтримати Україну, для того, щоб підтримати український уряд, для того, щоб підтримати підписання угоди про асоціацію. Сьогодні ми говорили про це з президентом Барозою. Я сподіваюся, що нам вдасться підписати угоди 21 березня. Сьогодні ми говорили про макрофінансову допомогу і гранти, які мають надійти до українського уряду. Тобто весь свій потенціал, який може бути спрямований на допомогу Україні, українському уряду, я сьогодні віддаю Україні. А в який момент увірив пан, що Майдан і революція українська звичайно? Я був переконаний, що воля народу, яка була продемонстрована на Майдані, переможе з самого початку. От як тільки 21-го вийшло вперше люди на Майдан, вимагаючи підписання угоди про асоціацію, побачивши, яка кількість людей була на Майдані, я переконаний, що волю цих людей неможливо зламати. Бо ці люди вийшли не вимагати підвищення заробітної плати або пониження податків, підвищення пенсії або якихось матеріальних благ. Ці люди вийшли за цінності, цінності європейські. Вони хотіли свободи, вони хотіли демократії, вони хотіли відсутності корупції, вони хотіли справедливості судової системи. Цих людей не можна було спинити. Дуже шкода мені, що за перемогу довелося заплатити дуже велику ціну. Бо 101 людина, яка загинула для того, щоб Україна мала доступ до Європи, мала доступ до демократії, це дуже велика ціна. І сьогодні я впевнений, що ми подолаємо і ці перешкоди у вигляді агресії, які ми сьогодні маємо в Криму. Бо цінності, бо спрямованість на те, щоб сьогодні захищати людей, я впевнений, що зупинити волю людей до свободи неможливо. А чи є вже відео на темат того, хто видав розказ стріляння в Чорний четвертий? У мене немає сумнівів, що це зробила влада. Українська влада зараз веде розслідування з цього приводу, але ми відкриті для будь-якого міжнародного розслідування. І ми запропонували сьогодні Комітету міністрів Ради Європи, і я коли зустрічався з генеральним секретарем Ради Європи паном Якландом, я сказав, що ми готові підтримати ідею створення незалежної слідчої панелі з представниками Ради Європи, яка прискорить, перевірить дослідження і зможе презентувати світові результати цього розслідування для того, щоб припинити будь-які інсинуації. А чи Янукович, бувший президент України, може відіграти якусь роль в політиці українській, чи є скінчений? Я думаю, що єдину роль, яку він може відіграти, це є лише ситуація, коли він зобов'язаний просто написати заяву про відставку. Жодних інших варіантів в нього немає. Він сьогодні є де-факто легітимізує агресію України. Сьогодні рівень недовіри або рівень відкидання Януковичем з боку народу України 92%. 92% не довіряє і не вважає Януковича, що він має будь-яку перспективу. Якби Янукович зараз балотувався на посаду президента, його би підтримали набагато менше 1% людей. Оце є, я думаю, що Guinness Record for the popularity of the president.
Це є результат оцінки його діяльності на посаді президента. Чи постава Поляків została dostrzeżona na Majdanie? Czy Ukraińcy widzieli Polaków tam i biało-czerwone flagi, pomoc płynącą z Polski? Ciąg dalszy rozmowy i odpowiedź na to pytanie znajdą Państwo na naszej stronie radio.wnet.pl. To był wywiad z panem Piotrem Poroszenko, najpoważniejszym kandydatem w wyborach prezydenckich na Ukrainie, tym, który prowadzi we wszystkich sondażach. Na koniec rozmowy zadałem pytanie, kto wygra wybory prezydenckie. Odpowiedział naród. Pan Piotr Poroszenko jest też zamożnym człowiekiem. Właściwie jego majątek sytuuje go w pozycji tak zwanego oligarchy. Ma fabrykę cukierków i nie tylko z czekoladek żyje pan Piotr Poroszenko, przewodniczący Parlamentu Ukrainy. Rozmowy przysłuchiwał się pan profesor Piotr Legutko, który jest Piotr jest w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, w zarządzie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, też jest z Krakowa i też go możemy dzisiaj stąd pozdrowić, tak jak i całą redakcję gościa niedzielnego. Pan Piotr Poroszenko uważa, że osiągnął sukcesy dyplomatyczne, nie tylko dyplomatyczne, jest naiwny i się myli, czy też w tym jest coś prawdziwego? Mówimy tutaj o dwóch sprawach. Jedna sprawa to jest Ukraina i pomoc dla Ukrainy, a druga sprawa to jest Rosja. Myśmy wcześniej rozmawiali o Rosji, prawda? Bo ta debata, o której pan wspomniał, to debata nosiła tytuł Rosyjska inwazja na Ukrainę. I problem jest taki, że jeśli rzeczywiście dojdzie do aneksji Krymu, to co wtedy? Czy Unia Europejska, czy ktokolwiek ma jakąś satysfakcjonującą odpowiedź na ten ruch? I ja twierdziłem, co nie jest specjalnie oryginalne, że nie. A zobaczymy, jakie twierdzenia są wypowiadane w Kijowie. Mamy połączenie z Pawłem Bobołowiczem. Dzień dobry, Pawle. Dzień dobry, witam serdecznie. Wczoraj miałem okazję rozmawiać z wicemarszałkiem Rady Najwyższej Koszyłyńskim ze Swobody. Ja też się go pytałem, jak wygląda jego ocena sytuacji obronnej i tej sytuacji, w której znajduje się Ukraina. I chociaż mówił, że dobrze ocenia siły ukraińskie, bo taki jest oficjalny ton, że armia ukraińska da sobie radę tutaj w przypadku agresji, to jednak mówił, że wydaje się niezbędna też pomoc, sugerując nie tylko pomoc dyplomatyczną Zachodu. I wokół tego coraz częściej właściwie krążą wypowiedzi polityków, też wypowiedzi tutaj działaczy na Majdanie. Oni wszyscy liczą na to, że Zachód jest w stanie pomóc nie tylko sankcjami, ale w sposób bezpośredni. Oczywiście w domyśle wszyscy liczą jednak, że ten pierwszy etap dyplomatyczny przyniesie skutki. Jednak Ukraińcy na tym nie pozostają i nie poprzestają. Od dzisiaj ma funkcjonować Gwardia Narodowa. To nowe ciało w systemie obronnym Ukrainy. Jest to też odpowiedź na moje pytania w pewnym sensie dotyczące, dlaczego samoobrona nie wstępuje do wojska. Bo właśnie ta formacja ma być tą formacją, w ramach której byli żołnierze samoobrony, mają bronić Ukrainy. No i od wczoraj armia ukraińska dotarła na Krym. Już zdjęcia telewizyjne, zdjęcia w ukraińskich mediach pokazują wojska ukraińskie, które rozlokowały się w pobliżu autonomicznej Republiki Krymu i mówią, że będą bronić tej części kontynentalnej Ukrainy. Paweł Bobołowicz, niestrudzony Paweł Bobołowicz, jest w tej chwili w Kijowie. Czy jesteś jak zawsze, jak zwykle na Majdanie, czy w jakimś innym miejscu? Nie, jestem teraz akurat w innym miejscu. Przemieszczam się na posiedzenie Rady Najwyższej. Obiecałem, że w innych czasach, kiedy będzie można spokojnie zejść z Majdanu, będę też w tych bardziej oficjalnych miejscach. Byłem 2 dni temu na posiedzeniu Rady Najwyższej i za chwileczkę też dotrę na dzisiejsze posiedzenie. No nie ma co ukrywać, że to w tym momencie jest główny ośrodek polityczny. To tam wiele się dzieje i ta obecność też reporterska jest niezbędna. Jest tak, że pan Piotr Poroszenko otrzymał Kurier Wnet i na pewno go przeczyta. Serdecznie pozdrawiam. Paweł Bobołowicz z Kijowa, w studio naszym w Strasburgu. Patrzę na zegarek, za 8 minut godzina 9:00 jest pan profesor Ryszard Legutko. To wszystko się dzieje
pod presją, to wszystkie oświadczenia, decyzje Unii Europejskiej, pod presją wyborów do Europarlamentu, bo za chwilę są te wybory i wszyscy wiedzą, że to jest ostatni moment dla tego składu parlamentu. No tak, choć oczywiście sprawy międzynarodowe zajmują odpowiednio mniej miejsca w tym, powiedziałbym, wizerunku Parlamentu Europejskiego, no bo pamiętajmy, że instytucje europejskie mają swojego ministra spraw zagranicznych i mają swojego prezydenta. Parlament właściwie, tak jak każdy parlament, chociaż to jest parlament trochę inny, polityką zagraniczną w ścisłym sensie się nie zajmuje. Ale oczywiście, że to jest dobra okazja dla pokazania się. Przy czym no, jeszcze raz wrócę do tej myśli, że to, co teraz słyszymy, czego my się tutaj domagamy w ramach pomocy dla Ukrainy, to mogło być zaoferowane wcześniej, tylko wcześniej niby tych środków nie było, prawda? Zresztą wczoraj ktoś zwrócił uwagę panu przewodniczącego Barroso. Jak to? No, skąd pan wziął te pieniądze? Przecież jeszcze niedawno pan mówił, że żadnych pieniędzy na komisja nie ma, a tu nagle, proszę bardzo, cudem się znalazły. No, Barroso i tak to nic nie pomoże, bo nie będzie przewodniczącym komisji po raz trzeci, ale tak samo myśmy walczyli o język, w jakim pisze się na temat Ukrainy. Ja byłem autorem opinii na temat właśnie umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą przed jej parafowaniem. Myśmy chcieli wzmocnić ten język, właśnie mówić o możliwości członkostwa w Unii w jakimś tam, prawda, przyszłym terminie, ale nie chciano ustąpić, jeśli chodzi o użycie takich wyrażeń, tylko w europejskiej perspektywie, czyli odpowiednio to rozcieńczono. Prawda? Teraz ten język się zmienia, no ale to te wszystkie ruchy powinny być wykonane trochę wcześniej. Jeszcze wrócimy na zakończenie naszej rozmowy do pana wystąpienia wczorajszego. Zakończył pan cytatem, więc nic zgoła nowego nie ma pod słońcem, a dalej jest tak. Jeśli jest coś, o czym by się rzekło, patrz, to coś nowego, to już było w czasach, które były przed nami. Nie ma pamięci o tych, co dawniej żyli, ani też o tych, co będą kiedyś żyli. Nie będzie wspomnienia o tych, co będą potem. Taka księga Koheleta. Księga Koheleta, oczywiście to jest prawda znacznie głębsza niż okazja, która mi posłużyła do użycia tego cytatu. Profesor Ryszard Legutko był naszym ostatnim politycznym gościem tutaj w studio naszym w Parlamencie Europejskim. Pan profesor będzie startował w wyborach do parlamentu ze swojego rodzinnego Krakowa. Bardzo serdecznie dziękuję panie profesorze za wizytę w studio i czas powoli zakończyć nasz pobyt w Strasburgu.